coś się mogło widać, jesteś z tej krowy, nie słyszę i to was zobaczyłem. Kolejny macie głos zostali na. Kurwa. Z. Nie mogę. Z. Jak to się nazywa? Nawolnik Brunowski. W dzisiejszym odcinku, no nikt ze mną nie gra, ale w tyle będziecie słyszeć pana Patryka, mojego kolegę z klasy. No, witaj się. Halo. Kurwa, kolega się zawiesił. Jebana mać. Dobra, uj, nieważne, będziecie go tam słyszeć. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się koszeniem kukurydzy, soi, no i tam będziemy odwozić, no i dobra. Rozjebał mnie. Dobra, bieramy bizuna, jedziemy. Aha, no tak, bo my jeszcze musimy, kurwa mać, my zestawów nie nabierzemy. Dobra, na razie go puszczę, żeby się koło chałupy. Kurwa, jakie chujowe tu krzesło jest, jak to on tu siedzi? Takie metalowe. Halo, panie Patryku, jesteś tam? Patryk. A. I zniknął. Dobra, już jestem. No, widzicie, słyszycie go tam? No, nie, kulturalnie się nie przywitał, no ale dobra. Może się teraz przywitać? Może się teraz przywitać, bo jak coś to nagrywam odcinek. Siema, widzowie. Kurwa, pierdolone ogrodzenie, no. Przykurwiłem w nie, może 10 centymetrów już się kurwa kolby zapączyło. Ja pierdolę. To jest chujowo rozwiązane. No, może nie aż tak. Dobra, bo to dzieci oglądają, to może nie aż tak. Ale moi widzowie są już do tego przyzwyczajeni, do tego jak ja mówię czasami. Aha, bo ten pierdolony header jest taki wąski. Dobra, zapomniałem. Ten kurwa header do kuchni jest taki chujowy. Nie, no zapominam, że odcinek nagrywam. A dobra, nie, nie, dobra, nie kwycie. Taki wąziutki ten header jak jest, no i, ta, no i przez to jest. Jest jak jest. No kurwa, już pudełek kukurydzy się nazbierało. Ale dopiero pizda ruszyłem. Co? Pudełek kukurydzy już na muci, kurwa. Ja przejechałem w jedną stronę. Ja tego nie będę mucił. Pierdolę, to pracownik robi. Że jak się mówi? Że jak się mówi na odcinku? Tak się mówi. A ja mówię, pamiętaj, że ja cały czas odcinek nagrywam. Chyba do godziny. Zajmij go do spraw łóżkowych. Będziemy kurwa zakurwiać całą noc. Mamy siłę, mamy moc, by zakurwiać całą noc. To nie skrzydła zamula. Raz, dwa, chuja, mamy noc, mamy dzień. Ja to karteczkę dostaliśmy od bezdomnego. Paniasiu niestety zmarł. A jak się pyta, jaką karteczkę? Pideczkę, to znaczy. Dobra, pójdę sobie grać. Nie wiem. W co będziesz nakurwiał? Nie wiem, patrzę, co można. Będzie odcinek taki bardziej ciekawszy, bo mam nadzieję, że ciebie kurwa tam słychać, żeby nie było żadnej chujny, ale raczej będzie. Pierdolony. Kurwa, nie to, że moją klawiaturę będzie. Więcej będzie słychać nasze klawiatury i nasze myszki niż nas samych, no ale dobra, nieważne. A słuchasz klawiatura? Skurwysyńską. Moją klawiaturę też słychać na odcinku. I myszka. Ogólnie widzicie, kiedy ja to nagrywam, a odcinek pewnie będzie za tydzień. No dobra, może nie cały tydzień. Dobra, puszczę tutaj tego skurwysyna, niech tu kosi, a my jedziemy. A my jedziemy się coje. Dobra.
Wyłączamy Follow Me i jedziemy. Kurwa, ta biedna 60 z tymi dwoma przyczepami tam stoi i czeka, aż uciekną jej te dwie przyczepy i pójdą w piździec. Będę musiał ogólnie kupić nowe przyczepy. No co kurwa? No. Będę musiał ogólnie nowe przyczepy kupić, bo stare sprzedam, bo są po prostu za małe. One są do Bizona za małe, co dopiero do tego. One są do Bizona. Co jest? Czemu on... Aj, czemu mnie słychać podwójnie? Aj. Ej, czemu mnie słychać podwójnie? Co jest? Nie słyszę się. A ja się słyszę... Ja słyszę swoje echo. A nie, teraz już nie. Ej, no co jest? Czemu nie dzieje? Ja pierdolę, dobra. Nieważne, ja się na to nie patrzę. Ja się na to nie patrzę i koniec. Nie będę patrzył, co on robi. Włączył kombajn, będzie jechał przez drogę włączonym kombajnem. Ludzie. To kurwa typowe noby, a nie ludzie. Mam nadzieję, że się nie utopi tutaj. Ogólnie tutaj woda nie pływa. Kiedyś tutaj rybki łowiłem, ale dzisiaj już nie. Aj, no czemu nie jedzie? Aj, no jedzie czy nie? Co? Ja... Nie, dobra, ja na to nie patrzę, dobra? Ja na to nie patrzę. I widzowie też to nie widzą. Tylko żeby się bramie zmieścił. Zmieści się bramie, kurde synie. On będzie 2 tygodnie jechał do tego pola. To jest jedno z najdalszych moich pól, jakie tylko mam. Dobra, jedziemy już od tych 2 FPS-ów. Jedziemy tam, gdzie jest 15. Chłopie, na tamtym odcinku przy rozrzucaniu gnoja miałem taką wpadkę, przy rozrzucaniu gnoja przed chłopą w włączonym odcinku miałem 2 FPS-y. Stałe 2 FPS-y, chłopie, było tak chujowa gra, że nie mogłem tego odcinka nagrywać. Mamy jaja. Ja ogólnie nie patrzę, co on tam robi. Niech sobie robi, co sobie chce. No dojeżdża mi do tego pola. Ha! Rany boskie. Będziemy wozić wszystko, całą kukurydzę 60. Rany boskie. Będziemy... A nie, dobra, załatwię inaczej. Będziemy wozić na 2 60. Dobra, trudno. Będziemy wozić na 2 60. Nie nadążymy z tym odwozem. Aha. Ta kukurydza tak daje, że naprawdę. Dobrze, mamy taki zajebisty silos, bo gdzie ja bym to zmieścił? Co kurwa? I pierdolona Maciu. Bo zajebana kurwica. Podążający A, zatrzymany brak szlaku. Jakiego kurwa szlaku? Szlak do mnie za chwilę trafi. Jakiego kurwa mu szlaku są mało. A jebań co mi popierdolonemu. Kurwy synu. Nie będzie kurwa jechał, tylko będzie... Jebany kurwa... Zdzieraj opie... hajs. Żyje dla kasy. A
Aha, bo ja mam odcinek włączony, ludzie, nie. A to nic, to nic. Ja chłopie, ja jednego razu byłem jakiś taki, wiem, że... Tak nagrywałem ten odcinek, byłem taki jakiś zmęczony, wiesz, a nagrywałem odcinek Siano Kozłów, nie? Aj. Je... Chłopie. Było tyle przekleństw. Tyle nerwów, rany boskie. Czekaj, aż w końcu ten odcinek dogram. Był chłopie taki czas, że się te że odcinki z Woli Brunowskiej się pokazywały codziennie. Ale to już nie na czasy. Ja mówię, wynagrywane tak odcinków. Naprzód, na mózg. Dobra. No i tak, dwie przyczepy. W tamtym roku sprzedaliśmy presę kostkującą wraz z lawetą do kostek. Sprzedaliśmy także kosiarki, grabiarkę. Co my tam dalej sprzedaliśmy? Drukarkę. Nie wiem, czy jeszcze czegoś się nie sprzedało, ale już nie pamiętam czego. A w tym sezonie sprzedamy bizona wraz z dwoma headerami i dwie przyczepy. No i musimy kupić nowe przyczepy. Nie wiem, jakieś zajebiście duże lanary chyba kupiłem, bo ja nie wiem jakie to. I za dwa sezony znowu trzeba będzie ciągnik kupić. Muszę. Bo ten fen to cały czas zapierdala i naprawdę ma ciężko to wszystko robić. Tyle co ten fen tu robi, to jest naprawdę. Ja kurde rozważam nad tym, czy w przyszłości nie kupię sobie pada do konsoli, do komputera. Tylko nie wiem, czy lepszy jest pad od PlayStation, czy od Xboxa. Chyba od PlayStation jest lepszy. To mam Xboxa. Co? To mam Xboxa. Dobry jest? Ale to, Patryk, ale to chyba jeden chuj. No. Nie wiem. Kuba Brajca mówił, że lepszy jest od PlayStation. Dobra, może tak. Może. Dobra, nieważne. Takie rzeczy się mówi na odcinku, jeju. To nic. Spokojnie. Ty, ja się zmieszczę tu tym kombajnem? To będzie wpierdol, jak się zmieszczę. Mam nadzieję, że jo. Dobra. Ogólnie, dobrze, że 60 nie sprzedawał, to będą do wózka na header. Ej, 5-6 FPS-ów tu jest, niedużo. Myślę, że to będzie 12. A, dobra, tam jebać mać. No, tu jednak spore to pole soi jest. Bo się troszeczkę hajsu zbierze za tą. Ja robię soja, to jest jedyne zboże, które sprzedaję. Chłopie. Soja to jest jedyne zboże, które... Soja to jest jedyne zboże, które sprzedaję na tej serii. Jęczmień daje... Daje zwierzętom. Rzepak też daje zwierzętom. Co tam się odpierdala? Czemu to mówi? Jęczmień daje zwierzętom, rzepak też daje zwierzętom. Kukurydzę i ziemniaki też daje zwierzętom. Wypierdolę darmo zjadą, a nie zwierzętom. Te świnie to darmo zjadą, a nie zwierzęta. Tyle co one zjedzą. Naprawdę, ja je chowam tylko po to, żeby mi dawały gnój i obornik. Naprawdę, tyle co one zjedzą. To się obie nie kalkuluje. Co? Tyle co świnie zjedzą. Za cały sezon, to naprawdę, to jest masakra. No, i to tak jaki pożytek jest w nich jeszcze na sezon, to... Ja chowam tylko po to, żeby...
Bym się za szybko na tej serii nie dorobił. O. Patryk, tylko. Patryk, nie rób. Patryk. No. Nie dawaj tego, bo będą prawa autorskie na filma. Patryk, wyłącz to. Ty w ogóle. Ksiądz to robi live'a sobie. Jak ksiądz robi live'a? Wyłącz to, bo YouTube wykryje prawa autorskie. Aha, nie, tamten. Myślałem, że tam już skończył robotę. By nie skurwił. Bo z chwilę pisząc będzie znowu dwa tygodnie odpalał. Jezu, ale ścinam. Kurwa mać. Chuja jebać. Jebać tą pierdoloną mać. No co za kurwy pierdolone, zajebane. Kurwa, cele pierdolone. Obiekty seksualne, kurwa. Wymacane, wygwałcone, kurwa. Przez galasa. Wykurwione, kurwa. Zniszczone seksualnie. Powiedz, że ja teraz odcinek nagrywam i mówię takie rzeczy. Nie no, chłopie, ja już od tych moich mam, rąk... Mam nadzieję, że moja... Mam nadzieję, że nasza klasa tego odcinka nie ogląda, bo chyba mnie zajebą w szkole. Pojebane kurwa, skurwysyny wygwałcone, wyruchane, złamane. Kurwa, ten mnie zostawi. Skurwysyny służą do seksu. Ej, a ty to wstawisz na YouTube? No. No, mam nadzieję, że się do tego nie przypierdą. Co? YouTube. Przykurwią się. O ja pierdolę. Jest to, zagapiłem się. Jesteś tam? Halo, Patryk. Nie ma już. Nie, znaczy nie, ale spierdolę. Jak ktoś mordy, to nie widzieliście tego, to tutaj, jak ktoś dotrwał do tego czasu i widzieli, co się działo tutaj, to tutaj akurat nieważne, nie było nic. Chłopia, przykurwiłem kombajnem, słuch, rany boskie, rozjebałem cały kombajn. Właśnie udostępnij mi ekran. Po chuj ci, kurwa. No dobra, udostępnię ci, kurwa, chcesz? Bo zniszczę cię. Ja cię zgwałcę, chujami zrobisz, kurwa. Myślę, że mi coś będziesz... Ej, ale nie mogę udostępnić farminga. Ej, kurwa, no nie mogę udostępnić farminga. Co widzisz? Widzisz, co za źli ludzie. Dobra, kurwa, jebać tam masz. Ej, w ogóle, ej. Ja pierdolę! Masz zginij sucho. To się pierdolę. Wjebałem się pisanem do rowu, kurwa. Na odcinku ludzie będą widzieć, patrzeć, co ten Oliver odpierdala. Ja! 20 razy 20. Trzy słone rybki? O kurwa, to będzie miniaturka odcinka. Właśnie jak w ogóle miał taki odcinek. Mam nadzieję, że tej klawiatury aż tak bardzo nie słychać. Wiesz, że słychać?
No co jest? Właśnie, że słychać. I to bardzo. Ale to nic, nie przejmuj się, mają też słychać. Ludzie kurwicy dostaną. Będą słuchać cały czas swojej klawiatury. Ej, no kurwa, mam 2 FPS-y. To są jaja. Ja myślę, co to tak chujowo teraz chodzi? A ja łapię 2 FPS-y. Nie wiem, czy to się coś popakowało na tej farmie właśnie tu w tym miejscu, czy coś się dzieje. Teraz mam 4. Ej, na 4 jeszcze gra jest w miarę grywalna. Czy na 3. Ale na 2 już nie jest. Wszystko się tak tnie, że wygląda jakby pizdę z dupy wyciągnął. Znaczy, nie, nic, nieważne. Jak coś to nieważne, to sobie powiedziałem. To jak coś to może nie słyszeliście tego, dobra? To się zaś nagrywa, kurwa. Nie będzie żadnej stopy. 20 minut nagrywania. Hop. Kurwa, skurde syny, zajebił mnie. Pierdolone sukinsyny. Zajebane, kurwa, swale pierdolone. Wyruchają mnie, zgwałcą mnie, pochowają. Za to, że kurwa powiedziałem chuj na odcinku. A ja nic nie instaluję, mnie też ścina. Co? Nic nie instaluję, to Fortnite'a. Farming ci ścina? Nie. Tylko? Ja farminga ostatnio odinstalowałam. Skurwysyn. Dobra, mają, niech wpierdalają. Howinet S. Jebanymi, jebanymi cwelami pierdolonymi. Wyruchanymi, wygwałconymi. Zniszczonymi seksualnie. Jak tak będziemy mówić, to ja tego odcinka nie będę mógł chyba wstawić, jak była. Ludzie mnie zajebią. YouTube mnie zajebie. Czemu? Za takie rzeczy mnie YouTube zajebie. Kurwa, jego mać. O chłopie, ej, ale patrz, ale na YouTubie są zabezpieczenia. O czemu? O chłopie, ej, YouTube ci da ten film jako treść plus 18. Po skurwysym. Też nie wiem. Ej, ogólnie chciałem sobie poglądać, co nie? Te takie filmiki, to są plus 18. I patrzę, tutaj trzeba jakiś dokument wysłać. No, kurwa, suki syny pierdolone są chuja od dupy. O, nie, dobra, nie, tak nie. Tak nie wolno, to dzieci oglądają. Nie mogę, kurwa, jak przyjdzie mi tak mówić, to na pewno. Ale nie, ludzie mnie zajebią w komentarzu i w odcinku zajebią mnie. No dobrze, może będzie bardziej oglądany film. Kurwa. I popierdolona mać. Podupcona, pokurwiona, pogwałcona, popierdolona. Na kurwa pismo stoi, chuja się nie boi. Srana pięcie, gówno. Śmiercie? Kurwa, skurwysyn głośny. Opę, odwóz na 2,60. Dobra. Mnie w ogóle jakieś borowiki zapraszają. Jest to na telefonie mojej matki można oglądać YouTube. YouTube'a plus 18. No, ja mogę na komputerze. Możesz? Jak? Ej, mogę ci coś puścić, czekaj. Czekaj. Tego nie włączaj muzyki, dobra, ani nic. Nic nie włączaj za bardzo, bo po łbie YouTube się przypierdoli i wjebie mi prawa autorskie i każe mi film. Dobra, chuj z tym, że nie będzie przekreślone zarabianie i tak nie zarabiam na tym, ale... Ale będzie, ale mi nie wyda, nie będę mógł wydać. Bo prawa autorskie. Łapie, jeśli już jest czas na YouTube'a, to wszystko popierdolone, podupcone, pogwałcone, kurwa. Lepiej nic nie włączaj. Nie włączaj nic, bo będę to słychać.
Ale porę wyjebana, ładnie z kukurydzy. Jeszcze skurwysyny tutaj przychodzą i wpierdalają resztki. Skurwysyn. Następny rok urośnie. Sio, już, wypierdalać. Kurwysyny, sukinsyny. Ja się czuję, jakby już była pierwsza w nocy. Ja się czuję, jakby była 12. Albo przynajmniej 11. A, włączam na nowo frekwencję. Chłopie, ja dzisiaj gram od rana. Nie A. jechałem na żadną pierdoloną wycieczkę, tylko siedziałem. Chłopie, ja dzisiaj. No co jest do kurwy i chuja? Ej, Oliwier. No. Szkoda, że tych twoich filmów nauczyciele nie oglądają. To bardzo dobrze, że nie oglądają. Bardzo dobrze, że nie oglądają. W szkole to bym chyba nie miał życia. Ja bym tam sobie to pokazał. Ja bym nie pokazał nigdy w życiu. Kurwa, zajebaliby mnie. A nie, od tego co ja robię to nic, ale od tego jak ja mówię na niektórych odcinkach to mnie zajebali. Na chuj przyjechałaś? Ej, no kurwa, czemu ten bison stoi? Skurwysynów się nie boi. Czemu nie chce jechać? Nie jesteśmy zapisem. Ja nie jestem żadnym kurwa pisem do chuja pana. Ja pierdolę. Pisowcy. iPad Record, takie rzeczy nie można mówić. Nie wiem. Jak YouTube mi pozwoli wydać ten odcinek, to chyba go kurwa będę po dupie całował. Kogo? YouTube'a. Komu byś taką krzywdę nanu Co? To jest kurwa krzywda, to jest przyjemność. Wycałuję go po dupie i wejdę mu do pizdy. Ja pierd... Dobra, w końcu. Nie, ja na to nie patrzę. Ja siadam sobie elegancko do 62 i jadę na pole. Ja na to nie patrzę. Nie patrzę na to i koniec. Nie patrzę na to, co on robi. Włączył kombajn i będzie po drodze jechał. Czy nie wyjedzie na tą drogę? Za chuje. Kopia to tak. A ty co? A ty kiedy instalujesz tą 19 na nowo? To kiedy będziesz instalował tą 19? Jutro będę miał 19. A mody? Też. A gdzie masz te mody? Mody? No. Normalnie. Co? Normalnie. Ale gdzie masz mody? Na pendrive'ie? O chłopie. Ja mam młody wszystko tutaj, na miejscu. Aha. Bo jak ja odinstaluję farminga, to mam od razu mody. Aha. Dobra, jadę już na to drugie pole tam od razu. Chłopie, jest tylko jeden ciągnik na farmie, a mam chyba sześć ciągników, poczekaj. Dwa, trzy. Sześć ciągników mam, a jest tylko jeden na farmie. Łatwo. Kiedyś miałem jeszcze 30, ale sprzedałem w pizdu, bo nie była mi potrzebna. Stała i chuja się bała. Znaczy nie bała się, nic nie robiła. Ja nie miałem w ogóle co robić, bo dosyć spoko. Ja tam coś ziemniaki czasami sadziłem czy coś, ale nie wiem. Ale chłopie, co taką 30 będę robił, jak ja mam 260? Miałem po te 260. Ja opiec więcej te ciągniki nie miał. Teraz to opiec mam tutaj cały czas te ciągniki, co mam na końcu. Coś odjebał? Siema.
Co żeś odejmował? Chłopie, zboże sąsiadowi wjeżdżą. Rany boskie, 2 FPS-y? Ta karta, ta nowa karta graficzna, ten odcinek będzie renderowała chyba cały dzień. To sąsiadowi nie stawisz. Bądź dobry człowiek. Kto? No chłopie, sąsiad zadowolony. Patrzę, jak kurwa, tu gastronom wchodzi do kawiarni i krzyczy, gdzie jest kapusta, kurwa, gdzie jest kapusta? Gdzie jest tanie z kapustą, kurwa? A mawia sobie za niej wchodzi i mówi, no i przyjechałaś. Ja, ej, ale ja byłam włączona na nagrywanie. Tak nie mogę mówić. Ja to będę musiał chyba hasować w odcinku, albo wyciszać. Serio, jak ktoś ogląda ten odcinek, to... A ty słyszałeś, co ja powiedziałem? Co? Mówię, że Kasteloma wchodzi do kawiarni i mówi, gdzie jest kapusta, kurwa, gdzie jest kapusta, gdzie jest tanie z kapustą? A Mafia Solezonie mówi, wchodzi i mówi, na chuj przyjechałaś? To jest piękne. To jeszcze jak? To dobra. Jest piękne, bo to jest złoto. No co kurwa chcesz, chuju? Przecież wyłączoną mam. W tamtym roku ja siekłem kukurydzę i soję, to chłopie musiałem wyłączyć zwilgocenie plonów, bo miałem chłopie włączoną wilgotność, było chłopie tak mokre zboże, musiałem to wyłączyć na czas żniw. Na chuj przyjechałaś. O kurwa! Co jest? O Jezu, ale mi ścina. Mi też ścina. Teraz mam 6 FPS-ów. A ty ile masz teraz FPS-ów? W sensie mnie internet ścina. A internet. Ile masz teraz FPS-ów? Ale zależy w czym. No teraz, w tym momencie. Co tam ale grasz? Program? No. To mam 340. Ile kurwa? No. Na chuj ci tyle. Włącz limit klatek na sekundę. Po chuj ty obciążasz ten komputer. Co? Po chuj ty obciążasz ten komputer. Chodź jeszcze raz. Mówię, że po chuj obciążasz ten komputer. Ja niczym go nie obciążam. Bo jak masz tyle FPS-ów włączony komputer, to masz włączony limit klatek na sekundę. Masz wyłączony. No, nie potrzebujesz tyle FPS-ów. Ale powiedz mi, 340 FPS-ów to mało? To dużo. To za dużo. Po co aż tyle FPS-ów hodujesz? Nie wiem. Ja też nie. Czemu nie włączysz limitu klatek? Czemu nie włączysz limitu klatek na sekundę? Włączę sobie bez ograniczeń, dobra. Teraz. Wtedy włączę wszystko na neutra i zewnątrz limit klatek na sekundę. Wtedy komputer odpoczywa. Dobra, jak tam masz 80, czy to czasami też, tak jak na przykład w palniku, to jak tam masz 80, to nie warto włączać, bo też masz czasami spadki. Ale po co masz tyle FPS-ów, taki zapas? Full. Ja nie rozumiem ludzi, co grają na przykład Farmiga na 150 FPS-ach. Ja nie wiem, po co aż tyle FPS-ów mieć? Żeby płynna była gra, a po co? Przecież wystarczy 60 FPS-ów, to wystarczy. Przy 60 FPS-ach jest płynna gra, idealnie. Żartujesz co? Co? Jak masz więcej FPS-ów, to gra nie jest bardziej płynna. Ty no komputer się bardziej obciąża. No i co? Ale nic nie mam włączonego.
Ale to jest prawda, że jak się ma włączoną, jak się ma włączony, jak ma się zajebiście mocny komputer, a włączy się niskie ustawienia, to gra laguje. Laguje i są spadki FPS-ów. Co Ej, ale to to za to? soja? Jak na soję, to sypie tu ładnie. 5300, dopiero że troszkę i na usiek. Ja robię siekę na dwa kombajny. Jeden siedzę pracowni i drugim siekę ja. Ja pierdolę. Zajebałem asfalt. Robię siekę na dwa kombajny, nie pierdolimy się tam. Odcinek się nagrywa elegancko. Ludzie to oglądają, słuchają, co my pierdolimy, jakie my rzeczy mówimy. Bardzo ładnie. Bardzo mocno sąsiad Janusz tu przejeżdża. Papieroska za na mnie pali, wódkę popija. Elegancko napierdolony jeździ. Po krótku, bo się boi za szybko. Wiebie się mi za chwilę pod header i się skończy jego żywot. Ale jak na soję, to sypie naprawdę bardzo ładnie. Soja to jest jedyne zboże, które sprzedaję. Soja łapie 4000, to jest bardzo ładnie. Za 4000 to jest ładna cena. Ja w tamtym roku, mimo że miałem soję, to świnie, żeby nie zdechły, karmiłem, że to dokupiłem 20 ton rzepaku, a soję potem sprzedałem. Mi najlepiej wyszło. O. Pierdolę się w header. Ja mam ten mod na łzę sieczki, to naprawdę daje dużo. Ja ogólnie, jak przechodziłem ze starego laptopa na nowy, to robiłem czystkę w modyfikacjach, nie? Bo jak jechałem paskiem, to niektóre modyfikacje pobierałem, a niektórych nie, bo na przykład miałem niektóre takie modyfikacje, które ja ani nie używałem, ani nie były potrzebne. Jest takie gówniane, zbugowane. No w ogóle jestem ciekawy, ile ja na starym laptopie miałem FPS-ów. Mimo, że miałem 2 FPS-y, ale gra to była tak niepłynna, były takie przyciski, to była normalna masakra. Jakby ktoś grał na tej sieci 1090 i przyszedł tutaj, i zaczął grać, to by normalnie go skurwysyn zajebał. Normalnie kurwicy dostał. Kurwicy i pierdolnicy. Dobra, się od razu tutaj odłożymy, bo już sypa na niedługo. Pojedziemy do końca i sypiemy. Tu ładną soją elegancką, bożą. Soja jest naprawdę fajną. Fajną tą uprawą farmingu. Dużo za nią weźmiesz. Szybko się z nią robi. I no jeździsz kombajnem i raz o czas tam wysypierza. 5 minut, to co po chwila musisz wysypywać tu. Dobra, ja. Chłopie, ja mam CPU, mam GPU mam obciążone na 90, na 100%. A CPU mam obciążone na 8, na 48, na 67. Za chwilę mam nawet na 100. Ja mam temperatury na CPU 46 stopni teraz, 47. Takie mam temperatury. Wykorzystanie RAMu mam 10 giga. No, 9900. No 10 prawie. A ja nie wiem, na mamy. Zainstaluj MSI Afterburnery i tam se poustawiaj, żeby ci włącze pokaż WS i będzie ci pokazywało.
Czekaj, powiedz mi jeszcze raz. MSI Afterburner. Burner. Dopalacz. Co? A. No, no to mamy dopalacz. Pobierz dopalacz. Dopalacz? Dziwne. Sama aplikacja, a nie jakiś dopalacz. To jest dopalacz. Jakbyś nie wiedział, to jest dopalacz. To nie wiedziałem. Wiedziałem, że to jest aplikacja, a nie dopalacz. MSI Afterburner. Afterburner, a nie Afterburner. Jak to? Burner. Co można tu zagrać? Tylko ja mam minut odcinka, ty, bo ja tego nie kontroluję. 41, a to i tak nieźle. Możemy tutaj troszeczkę podziałać sobie. Jak tam pracownicy, bo tu ogólnie nie kontroluję tematu. Ten tu sobie ładnie radzi, już drugie pole ładnie sieje, więc fajnie. Przejechał nawet bez mojej zgody na drugie pole, ale dobrze, ono też jest dość zaświana. I ten tutaj też ładnie widzę kosi kukurydzę, więc ja się nie wpierdalam, niech robią. Odpaliłam to coś. No. Setup. No. Trzeba to instalować jeszcze. No to się szybko pobierze. No. Zobaczymy. Dalej. Po co ja... Aha, muszę jakieś... Jeszcze coś innego instalować. Jakiś Riva Tuner. Nie wiem, ja nic z tym musiałem instalować. Nie musiałeś to fajnie. A wiesz co ja? A ja musiałam. Co? Dobra, zakończ. Zakończ. Dobra. Volt 0. Temperatura 40 to dużo? Jak? Czego 40? Temperatura. Czego? 40. Czego? CPU czy IPU? CPU czy GPU? No stopni temperatura. A czego? No karty. To nie dużo. 40 stopni. No to nie dużo, ale ona teraz odpoczywa, bo ty nie grasz w grę. A bo ja mam taką grę włączoną. No ale nie ważne teraz. A na CPU ile masz? CPU, czekaj. CPU? No. 1500. 1000. Teraz spada. Czego 1000? Dobra. No 900 tych MHZ. Aha. Ja mam 800. 900, ale nie CPU, użycie CPU albo temperatura CPU. Ja mam użycie CPU.
No, tu będziesz musiał CPU1 musisz zaznaczyć. No i zaznacz sobie limit. No, a nie, bo ty masz kratki tam pokazane. Możesz sobie włączyć użycie RAM. Też sobie włącz klawisz, na którym sobie to włączysz. No, są te wiesz, tam. Kurwa, tam kłoda leży, ludzie. Łopiak, kiedy będą chwilowe spadki. Chwilowo to, w jednej chwili to chyba miałem 0 FPS-ów. Widziałem, bo ja cały czas mam włączony ten monitoring, ten zamiast i Afterburner. Ja połamałem, nie wiem. Dobra. Stop. Dobra, nie chcę robić, jak chcę. Włączę to, ja lubię na to patrzeć. Chwilami jak mam inof. Ja sobie cały czas patrzę na użycie GPU. Ty jeszcze możesz zobaczyć na temperaturę GPU. Patrzę sobie na ten. To są niepotrzebne. A ja lubię na to patrzeć. Ja to cały czas mam włączone, jak i na odcinku, tak i na, tak jak na ogranianiu poza. Ile to będziesz jeszcze z tego farminga grał? Nie wiem. Nie wiem jeszcze ile. Na pewno jeszcze trochę pogram. Ja jakoś strasznie lubię tam 19. Pójdę z tego już nie to samo. 22 to już nie to samo. Ta grafika. Mi się nie za bardzo podoba ta grafika w tej 22. Można powiedzieć, taka sama jest ta grafika. No, ta grafika mi się tak nie podoba. Strasznie sztuczna ta grafika jest. Tak samo w 19, a w 19 jeszcze gorsza. Co? 19 jest piękna grafika. Pierdolisz. Chyba. Ale chodzi mi o sklep. Jako sklep? No sklep 19. A nie wiem, o jaki sklep się chodzi. A mi chodzi o obraz, o grafikę, o jak wygląda. Nie o jakiś a, sklep. To może być. Dla mnie 19 jest piękna, realistyczna, fajna. 22 do pastel. Jest. Ja wiem, że ona na początku jeszcze była jeszcze bardziej pastelowa. A teraz też nie, też, ale dużo tego nie poprawili. Strasznie ta gra jest taka sztuczna. Nie jest taka typowa. Ja nie wiem, jak powiedzieć, jak to. Może jakieś będą. Oświetlenia shaderów nie będę grał, bo mi karta nie wyda. Bo ja będę chciał grać na Ultra na 60 FPS, a nie na 30. Shaderów nie będę grał. Ja chyba. Ja nie wiem, że nie będę musiał jakiegoś oświetlenia włączać, jakieś podmiany kolorów robić, nie wiem, co to będę robił. Na polską wieś. Na takie zagraniczne tam chuj, jaki jest, taki jest. Ale jak przyjdzie robić polską wieś, to strasznie brzydko wygląda. To będziesz robił? Pewnie, że będę robił. Tylko muszą mi jakieś fajne mody powychodzić. Ja wiem, że wyszło się. Ja wiem, że wyszło. Ja. 19? 22. Ja wiem, że wyszło, wiem o tym, że wyszła Osina, ale ta Osina jest chujową mapą. Tym bardziej, że nie jest jakoś zajebiście przekonwentowana. Nie. Kurwa, ten tu ładnie zradzi. A ja on już tu zrobił. A ci co tutaj? A ten co tutaj tym bizonem? Ten też se ładnie radzi. Ej, jak ja będę grał, co nie? No. Na polską wieś, no to ja będę będę 20 tysięcy na minusie. Dlaczego? No pieniędzy. A znowu aż tak to, ja tak to znowu nie lubię grać. Ja lubię grać, żeby się rozwijać powoli. Zaczynam tam od 60, 30, kończę już tam na wysokich ciągnikach. Ale będą jakieś maszyny małe. Ja na pewno, ja zawsze polską wieś zaczynam od polskich ciągników. No, tym bardziej mi się nie podobają te małe ciągniki zagraniczne. Takie wyglądają, takie pyrtki. Znaczy. Nie, tak nie. Wyglądają takie kurwy. Znaczy. Nie mam takiego określenia na języku takiego bardzo. Takiego bardziej kulturalnego, ale takiego ostrego.
Powiem ci tak. O chuju, Te sobie powiedziałem. rolniki, te ciągniki, te traktory są Wyglądają jak stare chujowe. kurwy zgnite, zgwałcone i zruchane i pochowane. Są chujowe. Są skurwysyńskie. Tak do wyjebania, zdupcone, zniszczone, kurwa. Wygwałcone przez galasa. Do pizdy to się tak. Do pizdy palec. Jebać stare kurwy. Pamiętaj, że mam cały czas nagrywanie włączone. My dzisiaj zrobimy chyba. My dzisiaj robimy próbę chyba. Robimy próbę, czy YouTube czy YouTube mi pozwoli wydać taki odcinek. Spokojnie. Pozwoli. Pojadę do Niemiec i powiem skurwysynie. Ty, bo skurwysynie, ja nagrałem odcinek, masz pozwolenie wydanie. Nie. Ile ty to będziesz jeszcze nagrywał? Nie wiem, tak żeby była w miarę godzina. Czekaj, to sobie godzina odcinki się długo. 51 minut mam nagrywanie. Tego grania to mi się chce spać już. Serio? Minie. Ja nie lubię spać. Kurwa, powiedz, ja mam kukurydzy w tym roku. Boskie, ten bizon to chyba będzie cały dzień to siek. Fajnie, bo mam już 12% pobranego karmika. No. Ten też tutaj mam, nie? Ja się też pooglądam. Sąsiedzi. Plus 18. Przecież nie poglądasz. Musisz konfigurację co? Zrobić. Nie poglądasz, musisz konfigurację zrobić. Aha, nie, dobra. Poglądasz, bo chyba że bez konfiguracji poglądasz. Przepraszam, wnuczusiu, chyba coś się popierdoliło. Ej. Stare dawne czasy, piękne, cudowne, zajebiste. Na chuj przyjechałaś? Co? Ile ty masz miejsca na dysku? Ej, Patryk, ile ty masz miejsca na dysku? Ile ty masz miejsca na dysku? Jak coś widzowie, to ja mam na imię Oliver, a to jest Patryk. No, co? Ile ty masz miejsca na dysku? Kurwa. 500 giga, ale mam tylko 55 giga wolnego. Ja mam 475 giga, a mam 100 giga wolnego. No kurwa. Ja muszę tak podinstalowywać. Po chuj to będziesz odinstalowywał? Ja nie wiem, czy ja mam takie podinstalowane. Ha, ha, ha. Pisz sobie w tym, wyczyść kosz, jak masz kosz na pulpicie, wyczyść go i wpisz sobie w tym, w tej lupce, wpisz sobie procent, temp procent. I pousuwaj to wszystko w chuja. Pisz sobie procent, temp procent w lupce. Tam będziesz miał, mówię, nainstalowany różnik carów. Ten procent. I tam masz nainstalowany różnik carów, które ci się zapisują. I zajmują pamięć w komputerze. Ja to ostatnio mówię, czyściłem. Ile tego jest, chłopie?
A hopie, to będziesz miał usuwania normalnie 2 tygodnie. Ale tego nie ma tak dużo. Ja to miałam obie tego tyle. Ej, ale czekaj. Ej, no co jest do kurwy? Ja nie mogę tej pierdolonej bramy włożyć. Ej, panie Patryku, kurwa, bo ja nie mogę bramy włożyć, bo brama się spierdoliła. No na chuj, jebać mać. Ej, ty zapisałem? Nie. Znaczy, nie, dobra, nie mów, nie poruszaj takich spraw na odcinku. Nie poruszaj takich spraw na odcinku, dobra? Takich jak teraz, bo ja mam nadal, jeszcze odcinka nie skończyłem. To są rzeczy, to nie są rzeczy dla dzieci, ja do dzieci oglądaj. Ja chyba napiszę. Dzieci wiedzą, co to jest. Wchodzi nauczyciel. Nie wiedzą. Wchodzi, jest przypał. Wchodzi nauczyciel do klasy i śpiewa tak. Skurwiel goły mi, ty zachuj na kurwia dziś. Ciągnął jeden raz i na kurwia cały czas. Nie zapłacił dziś, pierdolony biały miś. To nie była ta, wyjebane na nią ma. To jest piękne. Jebać mać. Pojebane disy, farance, kurwa. Co? Ale co on powiedział? Teraz wchodzi mafia Sulac i mówi tak, na chuj przyszłaś. Na chuj przyjechałaś. O. Gdzie ten taki film znajdę? To będzie fajne. No kurwa. To kolejne darmo zjady, kurwa. Tyle, co ja im zboża daję. Ja na razie naprodukowały tyle, co chuja. Kurwa, nie mam co robić. Nudzi mi się. Muszę odcinek nagrywać, a nie nudzi mi się już tu. Jezus, co ja mam w galerii? Jaki chory gór. Ej, pousuwałeś to wszystko? Z procentem procent? Nie, w sensie. Co? Zbyt leniwy, żeby to robić. Zaznacz wszystko i daj usuń. No ja wiem. No i co, zrobiłeś to? Później zrobię. Zrób to za pamięci. Okay. I potem wej, jak to wszystko... Co? I potem jak to wszystko pousuwasz, to wejdź w kosz na pulpicie i usuń z niego wszystko. Wszystko, co jest w koszu. Bo to ci się znowu przejdzie do kosza. Ja go dosypuję krowom żarcia. Mają, niech pierdalają. Biedne skurwy sobie tutaj, znaczy krówki biedne, słodkie mleczko dają dzieciom, a dzieci ich pić nie chcą. Znaczy, co ma? Z mlekiem jedynie. A czy z mleko z mlekiem, dobrze. Matka twoja kurwą była, a babka kurwą była, i kurwą była, i siostra kurwą jest. Kurwa, jego mać. Normalnie, a to mi nie wyda tego odcinka, naprawdę. Ej, chłopie, Patryk, wpisz sobie w przeglądarce
Skurwiel biały miść, goły miść, jak to tam jest? Wpisz sobie w przeglądarce skurwiel biały miś. Patryk, wpisz sobie w przeglądarce. Chłopie, chłopie, co ty? Co ja? Ja sobie zrobię taco, czekaj. Wpisz sobie to w przeglądarce. Aj, Patryk, wpisz sobie to w przeglądarce i oglądaj. Ej, ale ty wysyłałeś linka na grupie, więc po co? Panie, po co? Po co? Co? Aj no, Patryk, włącz to. Co? No ten, skurwiel biały miś. Masz? Zaraz. O, zaraz se to obejrzę. Od Ara do Hektara. Taką piosenkę powinni puszczać na dyskotece w szkole. Wtedy na taką dyskotekę bym chciał iść, a na taką to... Na taką jak oni tam puszczają, to... Pierdol. Włącz to głośno, głośno to włącz. Włącz to głośno, niech ludzie słyszą. Ja bym puścił, ale ode mnie nie będzie tego słychać. No włączaj, włączaj. Ej no Patryk! Ej no Patryk! No włączę to! Bo za chwilę będę musiał odcinek kończyć. Patryk! Co? No włączę to! Uczekaj. Bo ja muszę za chwilę odcinek kończyć. Włączę na telefon. Dobra, już czekaj. Będę musiał odcinek za chwilę kończyć, bo ja już mam pewnie ponad godzinę nagrywania. Włączaj, że już. Ile mam w ogóle minut? Godzina, dwie. To ty... Weź mi wyślij linka. O kurwa, z tobą, z tobą. Mogę sobie przeglądarce pisać. Wyślij mi linka. Już. Poczekaj, muszę w to wejść. Dobra, ładuje się. Zaraz się nie kończę. Kupiłeś lodówkę od Ruska. Poczekaj, kopiuj. Poczekaj, znaczy, a kurwa, to jest na Messengerze tu. Masz. Poczekaj, nie, żebym tego na grupę nie wysłał. Znaczy, wysłałem to już raz. Raz wystarczy. Masz. No, masz? Patryk. Czekaj, bo mi się ładuje. Dobra. I pójdź na cały głos. Niech ludzie słyszą. Jak się mówi w Polsce. Znajdę to na telefonie. Masz, puścisz to? Czekaj. Okay.
No. No, to jest piękne. Masz to jeszcze raz puścić. Dobra, ja to udostępnię też. Tylko muszę włączyć udostępnianie okna. Ekranu. O. Chłopie, to oryginalnie całą godzinę trwa. Można całą godzinę, żebyś nie... Chyba się kurwity będą stąd tutaj. Dobra, jebać mać. O kurwa, co to tam? O! Co? Pierdolę mi z drogi, skurwysyny! Spierdolę z mojej ziemi! Kurwa, nie przeszkadzaj! Spierdalać mi z drogi, skurwy syny! Spierdalać moje ziemi! Proszę mi, kuźwa, nie przeszkadzać! O, ty skurwy synu żydowski! Matka twoja kurwą była! Matka kurwą była! I siostra, matka kurwą była! I siostra kurwą je! Jezus! Poczekaj, ja muszę udostępnianie gry włączyć, a nie... Wychaj, o, osraliką misie wysrali, wyruchali, wygwałcili, pogrzebali. Mały skurwysyn powiedział chuj, a duży powiedział, że jest, że pojebał starego chuja, wyjebał go w chuja. Ej, puszczę ci coś, okej? No, spoko. Halo. No. Okej. Mam nadzieję, że tego nie będzie Paweł Polski. A chuj. Dobra, zaraz, muszę. Co ty takie coś masz? Nie mam to, co?
Koniec? Dobra, babeczki, w tym odcinku też będzie na tyle, że coś tego śmiechu dość już tyle wszystkiego, bo wystarczy. My wykosiliśmy, my już pokosiliśmy sobie trochę. Ten co, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Piszcie w oczy, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę, do subika. Poza tym możecie jeszcze jakiś komentarz napisać. Jeżeli chcecie więcej odcineczków z tym, to chujem, zależy pana, co tam w tle chodzi, to piszcie w komentarzu, możecie napisać coś.